Dobra, lecimy dalej, szukamy kapitana Jesopa, bo on chyba gdzieś poszedł w głąb zamiast czekać. On nie wie, co go tu czeka i poszedł, kurde, szukać nas pewnie. Lecimy. Oj, panie Jesop. U, tu ręce upierdzielone. Hey, Laro, Rod powiedział nam o samolocie. Nie martw się, musi być inny sposób, żeby się stąd wydostać, nie? Mam nadzieję. Widać jakieś ślady Sam? Zaprowadzili ją do jakiegoś starego japońskiego pałacu. Ale królików. Ej, wyluzuj. Na pewno naraz was opatroszę. Sobie zwiedzam. Kiepski z ciebie kłamca, Aras. Uważaj tam na siebie. Powodzenia. Sorry. A gdzie ten drugi? Czy on wbiegł tutaj? Nie. Nie no, niemożliwe. Do norki się schował. Króliczku. Nie widzę go. No ale dobra, chociaż jeden. Ciekawe, czy to był mama królik, czy tata królik. To bozik. Fajnie. Nic tu nie widzę. Tu była skrzynka właśnie. Dobrze, idę? Kurwa, nie wiem. Naokoło strasznie. O. Te ruiny są sprzed okresu Kofun. Nie wiem, co ty do mnie mówisz. Ale wierzę ci. Pielgrzymka. A, to to jest pielgrzymka. Zawsze się zastanawiałem, co to jest. Myślałem, że to chodzenie na grzyby. Czyżby Chimiko? Możliwe. O chuj. Niesamowite. Kapitanie Jessop? To on! O Boże! Co jest? Co mu się stało? O, Makarena! Skurwibonki. Jak na dzieciaka przysporzyłaś mi sporo. No i mamy Matiasa. Ale jesteś naiwna i przewidywalna. Zabić ją. O nie! What the fuck? Jacy strażnicy? O kurde! Może to ci obrońcy tej, Chimiko? A to oni już nie powinni żyć! Jakieś posągi może? Oh my fucking god! Znowu? No ale chociaż teraz powieszona za ręce, a nie za ten. Oh my god! Teraz słudzy tego będą. Słudzy Chimiko. Z nimi będzie pewnie trudniejsza walka. Ała. Jak nie gwóźdź śledzione, to teraz bóle głowy, migreny mocne. Jak się tam szur zakręcił. Fajna w ogóle reakcja Rally. Leży martwy pilot przepołowiony na pół. Co tu się w ogóle dzieje? Ty nie mów, że ja nic nie mam. Zabrali mi cały sprzęt? No mówię, martwy sługusy Chimiko, nie? Ona ma jakąś moc ożywiania chyba. Tak mi się wydaje. Innej opcji tu nie widzę. O Jezu, ta latająca główka. Fuj. Szczury to tu mają wyżerkę, nie? O, ja tu mam żyganko. Nie, mam bronię.
Zajebiście. Gdzie ja jestem? Jak ja będę musiał ich pokonać? Oho. Strzelba! Dubeltówka. Strzelba okopowa. Matias się nie dowie. Ale jak ja wyjdę i Matias mnie zobaczy, to zginiecie pierwsi, nie? Nie cierpię grobowców. Ale ten cię zainteresuje pewnie. Ja pierdzielę, a myślałem, że ona też będzie żyła. I naprawdę martwa. No właśnie. Ty, to może Himiko teraz będzie tą królową? Znaczy ta sam, Boże, nie Himiko. To coś niesamowite. Ta nasza koleżanka. Wygląda na jakiś rodzaj rytuału ognia. Rytuału ofiarnego. O, coś okropnego. Ale dlaczego ktoś spalił te kobiety? Bo były zachód. Pielgrzymka do... Czy to jest ten klasztor? Przelewanie wody. Ale po co? Po co, na co, dlaczego? Bo woda to życie. Tu jesteś, królowo. Chwila. Przecież to nie jest przelewanie wody, tylko transfer mocy. To jest rytuał przejścia. W ten sposób wybierałaś swoją następczynię. O nie! To był fake, nie przeładowywałam. Się nabrali na przeładowanie. Głupki. Ale surowców. Dzięki, chłopaki. Rozumiem, że muszę walnąć tutaj, co? Co się tam do cholery dzieje? Ona żyje... O, szczy w dupę! Powiem tak, to nie byłem ja. Właśnie ci słudzy Himiko. Teraz już słudzy sam pewnie. Trzysta? To może ulepszymy strzelbę. 400, 300. Przyspiesza załadowanie kolejnego naboju do komory, co poprawia szybko strzelność. Zwiększa stabilność broni i zmniejsza odrzut. Wydłuża lufę, zwiększa prędkość ulotową i obrażenia. Dobra, to może na obrażenia sobie pozbieram. I na prędkość. Kurde, głośna ta strzelba. Ululu. Zwiało mnie z planszy po prostu, no. Dosłownie. Jak na serio, jak na 2013 rok, to gra naprawdę wygląda ładnie, nie? A model Lary to już wygląda... No. Też ładnie. Oj.
trzymaj się. Dobrze. Już niedaleko, już niedaleko. Tylko leciutki przeskok. Oj, 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 oj. Wytrzymaj deseczkę, ja jestem leciutka. No. Uff. Nie dam rady otworzyć. Nic z tego, musimy to czymś wyważyć. A skąd oni już wiedzą? Nie strzelaj, porozmawiajmy. Strażnicy wszystkich nas zabiją za wtargnięcie. Kim są ci strażnicy? Czego oni chcą? Zabijcie ją! Dobra, nic nie powiedzieli, no trudno. Ich problem. Ja sobie pozbieram amunicję, zawsze chętnie. Takich żółtodziobów. Hopsa. Gdzie teraz? Chyba tu? Łoszczy w dupę, się wystraszyłem. No ale ciebie i tak nie przegapię. 23 surowce? Bardzo dużo. Ciekawe, ile za strażników będę dostawał. Bo muszę jeszcze ogarnąć, jak się ich zabija. Okej, muszę otworzyć dwie te. Ale muszę to jakoś ładnie. Nie wiem. Ja się zastanawiam, co ja mam zrobić. Ja tu muszę tak rozbujać mocno? To już było rozbujane. Zaraz. No wiem, że musi na pewno walnąć w ten gong, nie? To wiemy. To działa. Nie wiedziałem, że jestem taka silna. Dobra, to teraz tamten. Nie wiedziałem, ja myślałem, że muszę w dzwon walnąć, a to ja muszę w kondygnację walnąć. Wtedy dzwon spadnie i ja się przebiję. Ale w ryjem zahaczył. Kurde, muszę się stąd wynosić. Dzwon powinien załatwić sprawę. Powinien. Bal! Ty, a może teraz w ogóle wyłączyć to i walnąć w dzwon?
Dawaj. No co jest? Teraz chyba muszę dwa otworzyć. I walnąć z dwoma. Uwaga! I bujaka, bujaka! Tak jest. Jezu, już myślałem, że znowu się na coś nabije. Ja pierdzielę. Dobra, uciekasz! Uciekaj szybko! Ło, jaki wielki Ori! Son Goku war po boku. O la la la! Nic nie widzę, beczki tańczą różańca. Oś pisia fafa. Jezu, ile to jest akcji. Akcja ucieczkowa. Trzymaj się. O, szwak. No i wracamy do jaskini. Ale chociaż umyta. Troszkę odpoczynku, właśnie. Sprawdzać jako następczynię. To już tak szybko pałac? I to ta gra jednak krótka jest? Nie. Myślałam, że nic gorszego się nie wydarzy. Czym były te stwory w klasztorze? Były ubrane jak burzowa gwardia, a dźwięki, które wydawały, prawie nieludzkie. Cholera. Zmęczenie przeciwnika słabe. Mi się pada. To tak jakby byli pozostałością jakiejś zaginionej cywilizacji. No dobra, teraz brzmi zupełnie jak tata. Wiem jednak tyle, że zabili tych ludzi i mam przeczucie, że mnie również zabiliby bez wahania. Ale teraz nie mogę o tym myśleć. Sam ma kłopoty i muszę jej pomóc. Ona na mnie liczy. Dobra. Sam samem. Dupa dupą. Jest to obrażenia. 325. Obrażenia zawsze spoko. A tu mogę sobie przejść. Ale po co? Na co? No zobaczymy. A tam jest ten do palenia kapliczka. Może właśnie do tej kapliczki. No nie, to nie wygląda jak droga do kapliczki. Okej. Palmy. To zgaś. To jest tutaj. To widzę.
jakieś te do zapalenia. O, i skrzyneczka. I teraz takie mogę otwierać. 65. Dobra, już wiem, o co chodzi. W ogóle nie patrzę na tą mapę. Dobra. Oj, nie w tą stronę. O! Bardziej w tą stronę. Opsa. No podpal mi to. No nie wierzę. Przestań się ruszać. No. Bites majonez. Można iść. O, fuck! Patrzcie, co tam było. Ale jest mi ślepak. Spokojnie, szybko wrócimy. Jak ja to ominąłem? Fuck me, no! Nie ten guzik. Nie ma, ja się tu muszę zbuffować mocno na tych. Dość czuję, że niedługo mnie czeka walka z nimi, jak my idziemy do tego klasztoru, tak? Klasztoru. Powiem tak. Zabij 25 nieświadomych wrogów. No, byli bardzo nieświadomi. Chociaż szybko umarli. Taki z nich pożytek. Pyk, 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 pyk. Oje, tam spadł mi, no. Nie fajnie. O, tam się coś świeci. Gejo skrzynka. Mamy gejoskrzynkę. A to było głośne. Wydaje mi się, że strasznie raszuje. Jesteś tam? Jestem sam. Nic ci nie jest? Laro, czego oni ode mnie chcą? Rytuał ognia? Co to ma kurwa być? Posłuchaj, idę po ciebie. O Boże, jak daleko! O, przepraszam, odbiło mi się. Proszę, proszę, pomóż mi, Laro. Obiecuję. Obiecuję ci sam. Hej, zabrała twoje... O nie! No i gówno. Proszę nie! Zostawcie ją, sukinsyny! Nie zbliżajcie się! Cholera. Okej. Laro, co ty robisz? Już myślałem, że jakieś pochopne wnioski wyciąga. Tam widziałem na górze coś. Aha. Niczego mi już nie brakuje. Jako kapłanka Słonecznej Królowej stoję wyżej niż ktokolwiek inny na jej dworze. Pobieram nauki języków, etykiety, historii, sztuki wojny, wszystkiego, czego potrzeba, by rządzić. A może jakaś nauka emocji? Jak matka. Ciepła, troskliwa, kochająca. Też by się przydało. Tym wszystkim pobrzmiewa jednak fałsz. Jakbym grała w jakimś przedstawieniu. Kiedy rozmawiam z innymi kapłankami, wyczuwam ich niepokój. Niektóre z nich czują to, co ja, być może nawet wszystkie. Ale dlaczego? Czym jest to, co budzi w nas taki strach? Nie wiem. Że pewnie żadna z was nie przejdzie tego testu ognia
i wszystkie będziecie spalone. Dobra, wiem, że mam iść tam, nie? Ale tu coś jeszcze jest. Tu jest ten samolot. Tu jest ten samolot, który spadł. I tu jest ten. A, ja tu byłem przecież. Przecież to jest... Przecież to jest to miejsce. No tak. Przecież to jest tutaj. Przecież to jest to miejsce. Muszę chyba rozhuśtać jakoś. Dejo, skrzynka kolejna. To jest skrót. Nie, to tu nie ma co iść. Idziemy po prostu do kapłanki. U! Coś tu widzę. A to zaraz. Najpierw to sobie rozbujajmy. Opa! Dobra. Teraz wejdźmy sobie tutaj. No i spoko. Tu jeszcze jest jakieś rzeczy. No proszę. Jest ten kurczak, którego wcześniej nie mogłem znaleźć. Mam cię, gnoju. Zapalone posągi. Okej. Tu jakaś jeszcze jest. Proszę bardzo. Dużo rzeczy. Używana w tradycyjnym japońskim ziołolecznictwie, czyli kanpo. Zdaje się, to są zapewne grzyby maitake stosowane do wzmocnienia odporności organizmu. Maitake. Też jako tańczące grzyby. No, to na pewno się po nich dobrze tańczy. To nie wątpię. To się po nich dobrze tańczy. Dobra, chodźmy jeszcze tutaj. Tu widzę dużo skrzynek po drodze. Jeszcze tylko do kadłubka. I potem idziemy po sam. Sorry sam, no ale... Dużo pyszności leży po drodze i trudno się nie oprzeć. Króliczek! A za dużo tych pyszności. Dzik! Smakuje jak kurczak. No bo to był kurczak. Mamy dzika. Ale dostał heada. Wiedziałem, że tu dziki można spotkać. Dziki z Afryki. Here the Deimos. Kimkolwiek jest Deimos. Ktoś często spoglądał na to zdjęcie. Było wielokrotnie składane i rozkładane. Dobrze, że nie jest poklejone. Nigdy nie wrócił do domu. Ta wyspa zabrała życie tak wielu ludziom. No niestety. W pogoni za bogactwem. Spokojnie, ja wiem, gdzie mam iść. Nie można się rozejrzeć jak prawdziwa kobieta. Mam własny umysł, będę chodziła gdzie chcę. Kurde, 80. Dużo. Dobra, tam mamy jeszcze posążek. I ten to sobie zróbmy. I powinno być git. I możemy iść do głównego celu. Ty, a co tu jeszcze? Tu jest jeszcze jakieś wejście. Ale to zaraz, chwila. Dobra.
A jak ja mam to rozbujać, żeby... Jeszcze jest takie krótkie strasznie. A, ja muszę ten przyciągnąć, dobra. Chodź tu, mały. Podpalu się. Dobra. Teraz muszę zrobić tak. O, tu jeszcze jajeczka leżą. Teraz muszę zrobić tak. YOLO! Dobra, podpaliło się. Jezu, ile rzeczy. Dobrze, dobrze. Jeszcze tylko sprawdzę, co jest tutaj i wracamy. Kolejna skrzynka. Nice. Tu nic. I tu jeszcze gejo skrzynka. No dobra. O, i kolejna. No dobrze. To już wracam. Jeszcze sobie będę mógł ulepszyć ten. Jak to się nazywa? Fuck. Stój! Nie kicaj! Sorry. Ja pierdzielę, ile zwierząt. Dziesięć różnych zwierząt, jeleni, dzików i wilków zabij. No dobra, zabiłem. Dobra, wracamy. Tu mamy jeszcze obozowisko po drodze, to sobie użyję na szybko. By ulepszyć strzelbę. O, a co to? Skarbie, nawet nie wiem od czego zacząć, więc powiem to wprost. Alicja jest twoja. Może zdawałeś sobie z tego sprawę od samego początku, ale ponieważ... Staruch jej zrobił dziecko. Nie mogę dłużej ukrywać przed tobą prawdy. Musisz zrozumieć, że nigdy nie chciałam usunąć cię z jej życia. Ale znam cię, Roth. Wiem, jak żyjesz i czego pragniesz. Nie mógłbyś osiąść w jednym miejscu i... Powiemy mu to? Dziecka. Może wszystko popsułam. Może powinnam była pozwolić, żebyś sam dokonał wyboru. Dokonałam go jednak za ciebie. Uważałam, że tak będzie najlepiej. Po ekspedycji, kiedy przyjdzie odpowiedni moment, porozmawiajmy o przyszłości. Poświęć chwilę i zastanów się, czego chcesz, dobra? Dobra. Nie wiem, czy nie ulepszać tego jeszcze. A tu sklejony magazynek, to taki jebać ten sklejony magazynek. Tutaj szybko strzelność by się przydała. Mniejsza odrzut. Dobra. Warto było pochodzić, trochę pozbierać. Teraz może trochę pójdziemy w pistolet, nie wiem. Może on się będzie czuł taki smutny, zaniedbany. A nie możemy na to pozwolić. O kurwa, jak ja teraz tam przejdę? Ajajaj! Ty! Jak ja mam się tu podczepić? No i to nie wiem, czy to był dobry pomysł, że ja tu zszedłem. A tu nie ma podczepienia. Ulala. Ale żem sobie narobił bigosu. Muszę jakoś wrócić, czekajcie. Ty, no tu nie wrócę. This is not the path. Chyba. Ja nawet nie wiem, gdzie to prowadzi. Ajajaj. Ja jestem tutaj. Holy shit! Jak ja mam to wrócić?
Nie no, musi być gdzieś do podczepienia lina. To jest niemożliwe. Zaraz, zaraz, ja to zaraz ogarnę. To jest niemożliwe, że tu nie ma do podczepienia liny, żebym ja sobie przeszedł. No przecież muszę jakoś przejść. No jest, Boże, jaki jestem ślepy. Jaki ze mnie ślepiec, kurde, kalwaryjski. Dobra, już idę sam. O, jeszcze tutaj ominęłam. Kolejna skrzyneczka. Dobra, idziemy. To było w tą stronę, nie? Tak, to było w tą stronę. Opa. Ammunition. Można lecieć. Holy shit! Nic! Trochę twoi koledzy wybuchli. Część jedna do strzelby. O, wow, wow, wow. Na tą stronę nie idę, bo mnie zaraz wyczają. Ale strzelba dobra. Leżą, leżą. To najważniejsze, że leżą. Pozbieram ich sobie. No i git. Dużo to im nie zrobiło. No teraz ja się tutaj czuję jak kurde Master Assassin. Nic mnie nie zatrzyma. Ale jak? Tu nie ma przejścia, kurwa, kobieto. No, musimy próbować. Holy shit. Holy fuck. Nie. No to mocne skróty. Wow, 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 wow. Wirnik, kurde! Ja pierdzielę! Gorzej być nie może, ale zaraz będzie. Zakładaj ten pierdzielony spadochron. No nie, ale zapasowy! Gdzie jest zapasowy? No! Kurwa, łyj drzewa! Dendrofilność! Nie dotykajcie mnie. Jestem nietykalska. Oła! Mówiłem coś. Tato ma przygody. Jakim cudem ona jeszcze nie ma żadnego złamania? No nie jest zniszczalna jest, nie?
Może kolejni? Ajajaj. Chyba trzeba po cichutku. Jezu, to już? Ja zaraz grę skończę. Myślałem, że to będzie dłuższe. Miasto ubogich. O, moje miasto. Nie! Fuck me! No tak, bo ona się trzyma, nie miała jak się złapać. Dajcie mi jakąś wódę. Może na pokładzie jest jakaś apteczka. Fajnie by było. Czyli jednak z tą niezniszczalnością trochę przesadziłem, bo jednak boli. Wypraszam sobie, myłem się przed chwilą. Nie wiem, o co ci chodzi. Proszę. Wiem, że uciekł. Moi ludzie. Poznaję po głosie. To jest ten Moana. A nie, może jednak nie. One down. Próbowali ją uratować. Matias pewnie chce mieć kartę przetargową. Cholera. Mam nadzieję, że to ta właściwa. Za długo już czekamy. Słyszałeś coś? Zobaczę, czy coś znajdę. Pomocy! Szlak! Strzelec wyborowy. Zabij 50 wrogów strzałem w głowę. Worth it. Spokojnie, Larko. A, nie wejdę. Nie mogę. Przepraszam, nie wiedziałem. Zapomniałem, wiesz? Najpierw do, tak, najpierw do zaopatrzenia. Słyszałem świnkę. Jest guziec. Osał w dupkę. Przyjdę po ciebie niedługo. Nie mogę skakać. Czy mogę? Mogę. Dobra. Już Laruś, spokojnie. Zaraz pójdziemy po apteczkę. Zaraz będzie apteczka. Ja pierdziel, jaki odrzut. Już apteczusia do nas czeka tutaj. Na bank tu jest apteczka. Ty masz takie szczęście, że na pewno tu będzie apteczusia leżała. No, mówiłem! I ktoś mi po... O. A jednak. Nawet bandaża, nic. Wybacz. Bo nie zawsze noszą przy sobie taką profilaktyczną, nie? Zapalniczka. Zippo. Nie, co my będziemy sobie przypalać ranę? O! Nie patrza. O Jezu, jeszcze tym grotem. Spokojnie, jest się silna, jeszcze trochę.
Damy radę, damy radę. Nie poddawaj się teraz. Oho! Lepszy łuk. Płonące strzały? Wyczuwam płonące strzały. Zgadłem? Kolejne ulepszenia łuku trzeba zbierać. Strzały zapalające, wiedziałem. Naciśnijmy, by wybrać strzały zapalające. Rod, słyszysz mnie? Rod! Lara, jesteś cała? Tak, w porządku. Ja bym tak powiedział pół na pół. Rod, no. Nic mi nie jest. Gdzie jesteś, dziewczyno? W jakiejś wiosce koło ufortyfikowanego pałacu. Ja cały czas schodzę ze wzgórza. Jak udało ci się tam tak szybko dotrzeć? Długa historia. Widzę stąd całe miasteczko. Jesteś koło tej dużej bramy? Właśnie idę w jej stronę. To ta owca! Tam! Holy shit! O nie! No to teraz trochę przesrane. Burn, baby, burn! Siebie otocz! Boże, oni nawet ze schodów jak lecą to się... Ze schodów jak lecą to się zabijają. Ła! Wow! Pal się, kurwa. No. Masakra. Broń maszynowa. Ulala. Czekaj, bo ja nawet nie wiem, gdzie ja idę. Pójdę tam zaraz, gdzie nie trzeba i będzie. Ja się muszę wrócić, bo tam dzik na mnie czekał. Zaraz do kolejnego obozu dojdziemy i sobie zapiszemy. O Jezu, to ja już nie chcę tą stroną przechodzić. Muszę tą stroną przechodzić? Nie muszę. A tu jeszcze nie skończone. Jeszcze strzelają. Czy to nie tu? A, już nie wiem. Tyle ciał leży martwych. A mój dzik w ogóle zniknął. Nie ma mego dzika. Ale gówno, nie ma mojego dzika. Myślałem, że tu będzie. Strój męski nie miał kieszeni. Inro były miniaturowymi pojemnikami, w których przechowywano osobiste. Czymś w rodzaju starożytnego portfela. Starożytne nerki bardziej. No tak, Lara, w twoich czasach jeszcze nie było nerki. Sorry. Brzmi, jakbym coś jeszcze tutaj miał zrobić. Ale tu jest zakamarków. Strzelba, część. Jest nas już ponad 100. To dużo.
Zaczęliśmy pracę przy oczyszczaniu starego pałacu i niedługo zaczniemy budować miasto wokół podnóża góry. Japończycy wiele lat temu zbudowali tu system transportu ładunków, który zdołaliśmy teraz na nowo uruchomić. Matias mówi, że budujemy na chwałę Słonecznej Królowej, tak jak zbudowano te starożytne budowle w Egipcie. Ale to oczywiste, o co naprawdę chodzi. Matias gra na zwłokę. Ten ogromny projekt ma po prostu zająć ich uwagę. Nawet mimo rytuałów, burz i nieopanowanego zabijania, w końcu kiedyś zwrócą się przeciwko niemu. A kiedy to nastąpi, ja będę gotów do przejęcia władzy. No i ty. Matias, ty pizdeczko. Ale no, niestety udało mu się tą władzę zdobyć. O kurde. No jak to tak? A można i tak. Zastanawiam się, czy coś tu jeszcze jest. Coś tam jeszcze jest. Tylko jak tam wejść. Tutaj. Bardziej tutaj. Ja to nie wiem, mogę tak podpalić. No. Nie będziemy strzał marnować. Okej. Tu jeszcze na górę, nie? Moja na skrzyneczka. Część maszynowa znowu. Ile tych części? Mam już 4 na 3. Popsułem grę? To tak ma być? Tu jest jakieś... O kurwa, jeleń! A nie, to ja stąd przyszedłem. Ja muszę chyba iść teraz tutaj. Tak mi się wydaje. Strasznie dużo przejść, wiecie? Trochę się gubię. Nie strzelać! Przeszukuję! To może pochodzić z czasów dynastii Yuan. Może to z zaginionej floty Kubilai Hana. Chwila, to podróbka. Made in China. China. No to na toś sobie miała teorię. I ta teoria pa... Gościu, ogarnij się. I tam coś może być. Chwila. Coś może być. No szkurde! Nie za dużo was tutaj? Wejść. Tutaj? Ale go wygięło. Gejo skrzynki nie ma nic? Nie, kolejna ta jakaś. Jest 25% wszystkich reliktów. Był zwykle wykonany z lakierowanego drewna, ale to jest zrobione z mosiądzu. Prawdopodobnie pochodzi z XIX wieku. Dobra, będzie Made in China kolejna. Wnętrze tego inro pachnie tytoniem. Może używano go jako starożytnej papierośnicy? Możliwe, możliwe. Frisco jest możliwe. Czy mogę już stąd iść? Dzik! Dziki! 5 dzików! Znaczy 3! Ja pierdzielę!
Ile dzików? To wszystkie moje. Znaczy prawie no. Gdzieś ty uciekł, dziku. Chodź tu. Nie uciekaj. No i po co było uciekać? Tak byś umarł. O. Ja pierdzielę, patrzcie ile mam tego. Ile ja już mam? Bardzo duża lokacja. Ale ta wygląda na autentyczną. No jest na autentyczna, bo nie ma Made in China, nie? Ty, tu coś jest. Grobowiec. O, fuck! Zastapował w głowę, nie? Tap. Ale grobowiec. No powiem wam. Boże, co jej do tego doprowadziło? A nie, grobowiec jest tutaj. Czekajcie, bo tu fajne dużo rzeczy. Chyba wszystko. 1000. Rozumiecie, to 1000. Chyba tu muszę wejść. Pokażcie mi ten grobowiec. No, co jest? Jeszcze jakaś geoskrzynka. Dobra, jeszcze zróbmy sobie grobowiec. Bo czemu by nie? Co my tu mamy? Świeciuszki. O, jakie to się teraz easy zrobiło, nie? Jak się już ma te podpalone te... O kurde, wielkie to nawet. Co my tu mamy? Co to jest? Poczekaj. Było, jest i będzie. Dobra, weźmy tych wrogów z Finezją. Pokażcie mi, czy mogę łuka ulepszyć. Nie mogę. Ale tu mogę. Ty, patrzcie, tu już wygląda przecież jak akacz. Przecież to wygląda jak AK. No i mam AK, nie? Seriami, dłuższy magazynek. Zwiększa obrażenia, o proszę. Dobra, dawaj ten magazynek, 10 nabojów. Już nie mam na co wydawać. Dobra, no na pewno wiem, że muszę porzucać trochę. Żeby się tego złapać. Potem jak odrzucę, bo to też mogę odrzucić, nie? I to mnie weźmie na górę. No i proszę.
Teraz mogę wyrzucić. A nie, to jeszcze inaczej. To jeszcze inaczej. Trzeba jeszcze wyczuć moment. Tylko że ja jestem za ciężka na takie rzeczy. Jak mi się wydaje. Może dwa zostawię? Fuck. Dwa to za ten. Nie mógł tu wskoczyć. No, trzy to już są za ciężkie. Czekaj. A jakbym trzymała jeden w ręku. Uwaga, szybko. A! No nie, no muszą być dwa. Muszą być dwa. Muszą być dwa. Dobra, to już trochę trudniejsza zagadka, ale do ogarnięcia. Jest trzeci. O! Został. Ach. No co jest? Nie rozumiem. Czy jak to ja to zrobię tak o? O, dobra, udało się. To dziwne. Solari bezczeszczą te prastare ruiny, ale również traktują je jako miejsce kultu. Oj, ty miejsce kultu, baby. No i super, co teraz? Nawet nie wiem, co dostałam. Na pewno zakończymy sobie odcinek, jak wyjdziemy. Na razie to wszystkie grobowce, jakie widzę po drodze, to robię. Więc chyba nie jestem aż taki zły. Mapa zaktualizowana. Nie mogę tego zrobić. Co, nie możesz mapy zaktualizować? Dobra, widzimy się w kolejnym odcinku. Zostawiajcie łapki w górę, subujcie kanał. Zobaczymy, co tam dalej czeka nas, jaka przygoda. Pa, pa.